Cześć, jestem Haki, witam w Gry Fabularne TV. Dzisiaj chciałem zrobić update z mojego neuroshimowego miasteczka, który robię dla Neuroshimy Tactics, ale nie tylko. Myślę, że powstanie z tego po prostu jakaś bardzo fajna kampania. Na razie mam kilka budynków i każdy z tych budynków ma coś fajnego, kilka ciekawych rozwiązań, które być może wykorzystacie w swoim miasteczku. Jak na razie wygląda to wszystko w ten sposób. Mam tutaj budynki, które już znacie. To są te spalone, są już pomalowane. Natomiast o tych wszystkich będę po kolei mówił. No ale może na początku te drobinki. To są takie blokady, jakie stawia się na autostradach, takie betonowe. Figurka ładnie do tego pasuje i no, można zrobić kilka fajnych rzeczy, jak jakieś zniszczenia, ślady po kulach, jakieś tam obrażenia, czy też ślady po aucie, które gdzieś tam przyszurało przy tym. Później zrobiłem jeszcze taką śmieciową ścianę. Śmieciowa ściana ma ten plus, że można ją zrobić ze śmieci, po prostu z rzeczy, które nam zostają po normalnej budowie. No jak to śmieciowa ściana. Sam motyw wziąłem oczywiście z Fallouta, w którym powszechnie taka ściana występowała. Oczywiście falista faktura jak najbardziej jest wykorzystywana. Minus takiej ściany jest to taki, że bardzo trudno jest stwierdzić, czy figurka podstawką dotyka. Dotyka, bo nie ma tutaj jakby podstawy, do której ta podstawka figurki mogłaby dotykać. Tak więc mieliśmy pewne problemy z definiowaniem tego i robiliśmy to po prostu na oko. Plusem tego z kolei jest to, że można to postawić w małych kawałkach jedno obok drugiego albo z lekką przerwą w dowolnym miejscu na planszy, nawet w budynkach to wykorzystać. Później to jest budyneczek, który wykonałem. Aha, jeszcze tu zrobiłem takie skrzynki. Wygląda jak skrzynka na piasek, z którego się korzysta zimą i rozsypuje się ten piasek z solą. Myślę, że takie skrzyneczki będę wykorzystywał w czasie gry. Chciałem zrobić willę. Willa ma kilka fajnych rozwiązań, na przykład gzymsy. To bardzo mi fajnie wyszło, podpatrzyłem w internecie. Nadaje to takiemu budynkowi naprawdę przestrzeni. Nad wejściem jest daszek, który jest tarasikiem, z którego można korzystać. Nie budowałem tutaj schodów. Stwierdziłem, że będzie można się dostawać na górę drabinami. I taka uwaga, ja lubię piętra, bardzo lubię piętra. Nie wiem, czy w zasadach można wykorzystać różnicę wysokości, natomiast można ją wykorzystać na pewno w czasie gry, ponieważ z wyższej wysokości mniej rzeczy przeszkadza, dlatego też u mnie będzie bardzo dużo takich przedmiotów, żeby ta wysokość nabrała znaczenia. Figurka może się ukryć za czymś takim, czy za śmieciową ścianą, ale kiedy my postawimy swoją figurkę tutaj, to ma ona o wiele lepszy widok na całą planszę. Przestrzegam przed, nie używam tego. Zostaje mi bardzo dużo przestrzeni w środku takiego budynku. To jest celowe, mimo że bardzo bym chciał, tak jak tutaj, postawić jakieś zrujnowane cegły, no bo jest to bardzo sensowne, tak? Mamy tutaj zrujnowany dach, on musiał gdzieś spaść. Ale jeśli to nam postawimy, to będziemy mieli problem z przesuwaniem figurek i ja raczej rezygnuję z tego. Kolejna ciekawostka to są drzwi, które wykonałem, które tak naprawdę właściwie działają. Można je otworzyć i zazwyczaj one mają sporą szansę zostać otwarte. No akurat w tej chwili nie. Zrobiłem to z prostego kawałka papieru. To jest zresztą nawet papier z okładki, z pudełka z figurkami. Taki kawałek papieru trzeba zrobić, ukształtować w literę W. W ten sposób otrzymujemy drzwi. Dodatkowo ja tutaj zrobiłem takie blokady, które
przytrzymują te drzwi. Oczywiście po pewnym czasie one się wyrabiają, ale no myślę, że to daje fajny efekt, kiedy możemy faktycznie otworzyć drzwi. Nie wiem, dlaczego to mi się tu nie blokuje. No, musiało się już wyrobić. Musiałbym tu przykleić nowy kwadracik. Ok. Dobra. To są bardzo fajne przeszkadzajki, które zadziwiająco dobrze mi wyszły i które zasadniczo bardzo dobrze i prosto się robi. Nie wiem, czy to widać. Tak naprawdę są to sklejone ze sobą dwie warstwy, pocięte w takie cegiełki, a później cegiełka położona na cegiełce tworzą bardzo fajną konstrukcję, która bardzo dobrze komponuje się z budynkami, które się buduje. Ok, tu mamy ładne przejście pomiędzy jednym budynkiem a drugim, również zastawione z takich cegieł. Myślałem nad imitacją worków, ale nie potrafię zrobić worków z piaskiem, przynajmniej z tego materiału. Tutaj eksperymentowałem z czymś, co podpatrzyłem od wydawnictwa Portal. To są takie zniszczenia muru, które bardzo fajnie wyglądają i przy zastosowaniu techniki suchego pędzla robią spory efekt, ale są bardzo czasochłonne i prawdę mówiąc nie chce mi się. Tutaj z kolei eksperymentowałem z dachem, z ruinami na wierzchu. Tutaj widać mój starszy sposób śrupania, tak bym to nazwał. Jest to po prostu obrzępolone. Natomiast tu jest również podpatrzone u kogoś innego faktura jakby cegiełek, z których niektóre odpadły, niektóre jeszcze nie. W zasadzie nie wiem, co będzie lepiej wyglądało. Muszę jeszcze to przetestować i zobaczyć, jak to z suchym pędzlem wyglądać. Jak na razie trochę eksperymentuję. Ten budynek jest podobny do tamtego. Przynajmniej ma podobną wielkość. Tutaj zrobiłem coś takiego jak zablokowane przejście z kilku desek. Myślę, że możemy zrobić sobie takiego home rulesa, że będzie można się przebić przez te deski, poświęcając na to akcję. Chyba, że ma się łom, wtedy można przejść bez żadnego problemu. Planuję zrobić coś takiego jeszcze z tym oknem i zablokować je też takimi deseczkami. I gdzie mogę, to robię wyżki i piętra, z których można korzystać. I kolejna śmieciowa ściana. Tą blachę falistą robię w ten sposób, że biorę po prostu taki normalny panel, jak widać on jest grubszy niż to i po prostu tnę go wzdłuż. Co jest ciekawe w tych dwóch budynkach i to jest myślę jedna z większych zalet, które będę stosował przy wszystkich następnych budynkach, jakie będę budował, to, że one się składają ze sobą razem. Jak na razie nie składają się bardzo dobrze, nie jest to kompaktowe rozwiązanie. Prawdę mówiąc, eksperymentowałem trochę, ale w ten sposób dwa budynki zajmują miejsce takie, jakie zajmuje jeden budynek. I prawdę mówiąc, wyciąłem to wszystko z jednego kawałka. Najpierw zrobiłem sobie taki sześcian, który później pociąłem, rozcięłem na dwa budynki, które no, teraz upiększam tak, żeby nie wyglądały jak po prostu jeden kawałek rozcięty, i różnicuję tak, żeby po prostu to ciekawie wyglądało. Ok, no i ostatni, chyba najbardziej okazały budyneczek, to jest kościół. Pomysł też nie jest mój. Na obozie RPG-owym jeden z chłopaków, chłopacy zrobili podobną konstrukcję. Jak widać, tworzę duże budynki. Biorę jako skalę figurkę i staram się robić to jakoś tak bardzo
bardzo proporcjonalnie, chociaż nie wiem, czy to jest aż takie konieczne, czy po prostu nie skoncentrować się na nagrywalności. No ale póki co robię tak. Po prostu makieta będzie bardzo duża. I co tutaj mamy? No mamy ogólną konstrukcję. Ważne jest, żeby pozbyć się dwóch ścian i większości dachu, tak żeby można było ręką oparować tutaj, włożyć ją swobodnie i włożyć. Bardzo zależało mi na tej ścianie, tak żeby były trzy piętra plus wieżyczka, na którą można się wspiąć i z którego otworu również będzie można strzelać. Tak więc mamy tutaj naprawdę spory, spory widok na całe miasteczko. Jeśli chodzi o te ornamenty, to skorzystałem z wytłoczek do gry Twilight Imperium, z dodatku tak naprawdę. To jest kształt statku kosmicznego. No i ja to widzę, tak? Jak na to patrzę, to widzę jakby miejsce spoczynku statku kosmicznego. Natomiast podejrzewam, że cała reszta osób widzi raczej jakiś taki paragotycki kształt, trochę orientalny, ale myślę, że ujdzie. Kolejna rzecz, którą warto robić, to na którą zwracam uwagę, to dziury, z których można strzelać, które nie dają pełnej osłony, ale są w jakiś tam sposób funkcjonalne. I ornamenty. Zauważyłem, że przy takich dużych budynkach brakuje pewnych elementów wystających ze ściany. Widać to trochę tutaj. Mamy pustą po prostu przestrzeń, która jest praktycznie nudna, nawet jak ją filmujemy. Dlatego też dodaję takie gzymsy, czy nie wiem, portyki, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę. Taką wystającą framugę. Ten sam efekt, chodzi o ten sam efekt, który uzyskujemy robiąc gzymsy przy oknach. Tą trójwymiarowość i większą naturalność całej konstrukcji. Jak widać, również operuję gładką powierzchnią, gdzie ściany są gładkie, gdzie na dachu położone są deski. No i te ornamenty również są z tą fakturą desek. Natomiast w środku mamy ładną boazerię. No i oczywiście jest ołtarz. Jest ołtarz, miejsce kultu. I nie ma ławek. Podobnie jak w poprzednich budynkach, postarałem się o to, żeby sam środek był pusty, żeby figurki miały gdzie stać. Postaram się również o to, żeby te półeczki były dostępne dla naszych dłoni. Dlatego też na przykład ta półka jest nieco węższa, krótsza niż ta, która jest poniżej. Przy następnych budynkach, jeśli będę robił jakieś 2-3 piętrowe, to na pewno też będę stosował tą regułę, że im wyżej, tym mniejsza półka będzie dostępna. Całość widać jest posklejane trochę niezbyt ładnie. Tak, jakbym robił to zgodnie z planem, to z pewnością najpierw bym zrobił sobie ściany, ładnie wszystko powycinał i powklejał te papierowe, kartonowe rzeczy. I o wiele ładniej by to wyglądało. Tymczasem no nie zrobiłem tak, więc nie wygląda to aż tak ładnie. Robiłem w trakcie wpadałem na niektóre pomysły i dlatego to filmuję, bo być może wy będziecie mieli na to nieco lepszy sposób. Jeśli macie jakieś uwagi do tego miasteczka, to zapraszam do komentowania. Jeśli coś wam się szczególnie spodobało, dajcie mi znać. Jeśli czegoś nie opisałem, a chcecie, żebym opisał, to również jest to możliwe. No i oczywiście czekajcie na dalsze aktualizacje, kiedy nasze moje miasteczko będzie już w pełni gotowe.